wszystkich bardzo, ale to bardzo serdecznie. Ja nazywam się Maciej Rata, jestem trenerem personalnym z wieloletnim stażem, szkoleniowcem, jak również czynnym sportowcem. W dzisiejszym materiale porozmawiamy sobie odnośnie treningu wydolnościowego. To powiemy sobie, czym jest trening wydolnościowy, jakie są mity, jaki sposób trenować, aby wzmacniać ten nasz trening wydolnościowy i co w ogóle, na co się przekłada to, że my jesteśmy wydolni. A więc tak, na samym wstępie musimy sobie powiedzieć o samej takiej definicji. Trening wydolnościowy jest to trening, który przede wszystkim wpływa na objętość naszych płuc. Pozwala nam pracować w sposób tlenowy, czyli tak jak kiedyś już wielokrotnie wspominałem, że mamy dwa rodzaje wysiłku, tlenowy i beztlenowy. Tak samo mamy włókna szybko i wolnokurczliwe i jeden rodzaj treningu predysponuje nas bardziej do treningu siłowego, drugi do treningu wytrzymałościowego. Oczywiście w zależności od każdej partii w naszym ciele, od tego w jaki sposób my wcześniej trenowaliśmy i trenujemy cały czas oraz po prostu od predyspozycji genetycznych mamy przewagę albo włókien szybkokurczliwych, albo włókien wolnokurczliwych. Czyli mamy albo przewagę, po prostu mamy przewagę tych włókien, czyli mamy tak jakby większe predyspozycje do osiągania sukcesów i lepszych wyników w treningu albo typowo siłowym, albo typowo właśnie wytrzymałościowym. Czyli albo rodzimy się, żeby na przykład podnosić ciężary, albo żeby biegać. Ale oczywiście, jeśli rodzimy się z jedną określoną liczbą włókien mięśniowych, jesteśmy w stanie poprzez wykonywanie treningu je przekształcić na inne. I oczywiście to, w jaki sposób trenujemy, w to, w jaki sposób mamy cały ogólny performance treningowy oraz to, w jaki sposób jesteśmy uwarunkowani genetycznie do rozwoju oczywiście danych włókien mięśniowych, desygnuje to, czy będziemy sportowcami, czy będziemy po prostu wykonywać to hobbystycznie, czy będziemy na przykład mistrzami świata w danej dyscyplinie sportowej. Oczywiście zależności jest bardzo wiele. Ale oczywiście nie tutaj o tym mowa, my mówimy sobie o rekreacji i o sporcie, takim ogólnym, bardziej dokładając do tego po prostu, dokładając sport do naszego życia, więc ja wyznaję zasadę, żeby sport był holistyczny. Czyli tak, powinniśmy być trochę silni, powinniśmy być trochę wydolni, powinniśmy być funkcjonalni, powinniśmy mieć elastyczne mięśnie, powinniśmy mieć silne, mocne mięśnie głębokie, żeby też oczywiście dobrze wyglądać, żeby nie mieć zbyt dużo tej tkanki tłuszczowej, ale oczywiście, żeby to wszystko było w naszych normach. I tak, trening wydolnościowy, czyli to jest trening po prostu, który w głównej mierze ma wzmocnić tą naszą pracę tlenową, czyli ten trening właśnie, w którym potrzebujemy właśnie tego tlenu do wysiłku, w którym bardziej angażujemy te włókna wolnokurczliwe. I teraz tak, pierwsza rzecz, pierwszy to jest, czyli przykładowo bieganie, ale też już jest pierwszy taki lekki mit dotyczący właśnie biegania, że bieganie jest tą najlepszą dyscypliną sportu, dzięki której będziemy bardzo wydolni i będziemy zwiększali tą naszą wydolność. I powiem tak, to jest mit, dlatego iż ciało ma zdolności adaptacyjne, co wielokrotnie również podkreślałem. I jeśli my nauczymy się biegać te 5 km w czasie godziny i będziemy za każdym razem wychodzić i biegać 5 km w czasie godziny, to nasza wydolność się nie zwiększa. Nasza wydolność będzie na stałym pułapie. Wydolność się zwiększa w momencie, w którym my przekraczamy swoje granice, czyli staramy się pobić ten czas. Staramy się pobiec dalszy ten dystans w tym samym czasie. Wtedy możemy mówić, że ta nasza wydolność się zwiększa. Więc bieganie, ale w sposób taki zwykły, to jest tylko i wyłącznie spalenie tkanki tłuszczowej. Wydatek energetyczny. I jak się mówi, że często dotleniamy się, czyli przez to, że my biegamy na dworzu, się lepiej dotlenimy i to bardziej wpłynie na naszą wydolność, to również też nie jest prawdą. Oczywiście takie spacery, oczywiście bieganie w lesie jak najbardziej, to ma wszystko warunki prozdrowotne, ale nie wpływa bezpośrednio na naszą wydolność.
Tak naprawdę nawet lepiej pod względem naszej wydolności jest biegać na siłowni, pobieżni, bo mamy tak jakby, możemy sobie zaprogramować i stwierdzić dokładnie, to jest mierzalne wtedy. Program nam pokazuje, ile już przebiegliśmy, w jakim tempie, a nie tak jakby po prostu sama ta aplikacja w telefonie na przykład, która jest w jakiś sposób mało mierzalna. Oczywiście można to robić intuicyjnie, że na przykład mamy jedno okrążenie po lesie i kiedyś biegaliśmy je w pół godziny, teraz biegamy je w 10 minut, no to wiemy, że nasza wydolność idzie do przodu, jesteśmy bardziej wydolni i bardziej gdzieś tam sprawniejsi dzięki temu. Możemy szybciej biec, mocniej. Jak najbardziej ok, wtedy to jest ok, ale po prostu trzeba ten mit w głównej mierze właśnie sobie stwierdzić to, że no nie do końca to tak jest. Poza tym termin na przykład interwałowy jest również bardziej wydajny, jeśli chodzi o wydolność, ponieważ można dużo bardziej przeciążyć nasz organizm niż w przypadku biegania. Czyli możemy po prostu zastosować inne ćwiczenia, w których musimy na przykład coś jeszcze dźwignąć dodatkowo, zaangażować te mięśnie również krótkokurczliwe. Czyli przykładowo trening crossfit, w którym musimy podnieść coś ciężkiego i wykonywać na przykład padnie i powstań. Wtedy fajnie angażujemy i włókna wolnokurczliwe i szybkokurczliwe. Wtedy mamy pełny rozwój tej wydolności. Bo co z tego, że my jesteśmy w stanie przebiec 10 km, ale przyjdzie nam dźwignąć 100 kg, to już nie mamy siły. Na parę razy oczywiście. To już wtedy nie mamy siły, więc tak naprawdę fajnie jest, jak jesteśmy w stanie również pracować również nad tymi włóknami szybkokurczliwymi. I tutaj jest jedna dyscyplina sportowa, która króluje praktycznie nad wszystkimi. Jest to oczywiście MMA. Po MMA jest również crossfit. Zdecydowanie MMA jest taką najbardziej wydolnościową, bo tu mamy i dźwiganie, i przerzucanie, i takie naprawdę walkę w stójce, i kopanie, i walkę w parterze, i napięcie izometryczne, i trzeba często coś dźwignąć. Jest to świetna, rewelacyjna dyscyplina pod względem ogólnorozwojowym wydolności. Również crossfit jest świetny, ale oczywiście crossfit musi być bardzo dobrze zaprogramowany. Z tym, że jedyny minus, jaki widzę, że w crossfitie troszeczkę trzeba więcej tej automotywacji wkładać niż w przypadku treningu MMA, bo w treningu MMA jest troszeczkę więcej gdzieś tam emocji. Więc pod względem wydolnościowym to są dwie takie dyscypliny, które najbardziej. Inną taką dyscypliną, na przykład triatlon, również jest ekstra, Runmageddon. Właśnie w taki sposób musimy właśnie patrzeć na tą naszą wydolność, a nie same gdzieś tam bieganie. No i co? No i w jaki sposób ta wydolność może wpłynąć na nasz trening? Pośrednio lub bezpośrednio. Oczywiście w głównej mierze trening typowo kulturystyczny nie wymaga zbyt dużej wydolności, ale fajnie jakby po prostu ta wydolność była, ponieważ możemy na troszeczkę bardziej intensywnym tempie wykonywać nasze ćwiczenia. Przez to spalimy tym treningiem więcej tkanki tłuszczowej, czyli typowo trening pod sylwetkę. Będzie to profit również taki, że spalimy więcej tkanki tłuszczowej, czyli będzie tak zwana rekompozycja składu ciała. Będziemy budować masę mięśniową, jak również spalać tkankę tłuszczową. W przypadku wszystkich, nie wiem, dyscyplin sportowych potrzebujemy tej wydolności. Są oczywiście troszeczkę bardziej dyscypliny statyczne, jak na przykład, nie wiem, gra w siatkówkę, ale jednak mimo wszystko tam również ta wydolność jest potrzebna. Troszeczkę bardziej, jak piłka nożna, bo tam trzeba cały czas biegać, jest ta wydolność dużo bardziej, ale jest to przy sile podstawa każdego sportu. O sztukach walki już mówiłem, jest to niezwykle kluczowy element. W przypadku treningu siłowego, tutaj akurat, że tak powiem, szach i mat, aż tak ta wydolność nie jest potrzebna. Jest potrzebna ta minimalna wydolność, tak naprawdę osoby trenujące trójbój siłowy, typowo siłowo, nie są wydolni. To wiem z własnego doświadczenia. Bardziej się liczy po prostu ten plus kaloryczny i ta praca maksymalnie przez minutę. I można powiedzieć, że wtedy nawet ten trening na wydolność wpływa bardzo niekorzystnie. Bo tak jak mówiłem, o przewadze tych wszystkich włókien mięśniowych szybko i wolno kurczliwych. No i ja jednak bym był przede wszystkim za tym, żeby ten trening właśnie był holistyczny, żeby rozwijać każdą z tych cech. Bo co z tego, że na przykład ktoś dobrze wygląda, ale albo jest silny, ale trzeba wejść po schodach na 10. piętro i już jest ta zadyszka. Więc tak naprawdę nie tędy droga. Bardzo dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.